Witajcie przyjaciele, witam w kolejnym programie, w kolejnym wydaniu Jak prorok do proroka. Rozmawiam dzisiaj z Agatą Cerońską i z Arturem Cerońskim. Witajcie. Cześć Basiu. Nazywam się Basia Rosłaniec i dzisiaj będziemy kontynuować rozmowę na temat teorii i praktyki. I dzisiaj poruszymy temat Pana Jezusa Chrystusa i tego w ogóle... Jaki mamy obraz Jezusa? Czy to jest realny obraz, czy to jest obraz wymyślony, czy to jest obraz zainspirowany przez ludzką tradycję? Więc kolejny niesamowity temat. Będziemy analizować, jak Jezus Chrystus jest obecnie postrzegany w szeroko pojętej religii i czy ten obraz jest obrazem realnym, czy raczej nie. Religia katolicka opiera się na takim obrazie doskonałego Jezusa Chrystusa. I to pociągnęło za sobą szereg konsekwencji. Na przykład jedną z takich konsekwencji jest, że ponieważ Jezus jest tak doskonały, to nie można do Niego bezpośrednio podejść. Potrzeba całego szeregu różnych pośredników, wstawienników, umarłych ludzi. Skąd to się wzięło? Ten obraz takiego doskonałego Jezusa i jak to również wpływa na szeroko pojęte chrześcijaństwo? Ja myślę, że to jest bardzo stara tradycja, skąd ona się w ogóle wzięła, powiem za chwilę. Natomiast, bo to z judaizmu pochodzi, gdzie Bóg był niedostępny. I teraz cały system religijny to jest system oparty na tym, że jest Bóg, bo się temu nie zaprzecza, bo cała religia jest, że tak powiem, na tym zbudowana, że ten Bóg jest, ale że ten Bóg jest niedotykalny. Mhm. Jest niedotykalny Bóg. I tak było na początku, kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że Mojżesz wchodzi na górę, żeby rozmawiać z Bogiem i w ogóle mówi do Izraela, to chodźcie ze mną, będziemy rozmawiać z Bogiem. Mhm. No i kiedy wstępuje Boża obecność tam, kiedy wstępuje Bóg na górę, to zaczyna góra drżeć i wszyscy są przerażeni, mówią, nie ty idź, idź ty, my zostaniemy tutaj. No i oczywiście no Mojżesz idzie jako przedstawiciel ludu i to się okazuje, że już powstaje religia, że jest jakiś przedstawiciel ludu. I teraz co się dzieje dalej, biegniemy tutaj do przodu w historii, przychodzi Jezus na świat. Bóg się wciela, przychodzi na ziemię jako Jezus Chrystus, ale religia dalej jakby plecie swoje nici. I co się dzieje? Okazuje się, że zaczyna być idealizowany obraz Jezusa. Ten Jezus jest idealizowany. I okazuje się dzisiaj, że żeby spotkać się z Bogiem w imieniu Jezusa, to potrzeba szeregu różnych czynników. Czyli możemy się spotkać za pomocą sakramentów, możemy się spotkać za pomocą wstawiennictwa świętych, możemy się spotkać za pomocą ingerencji kapłana, tak. Prawda? I to jest wszystko jakby... możemy się spotkać za pośrednictwem największego pośrednika między Bogiem, między Jezusem a człowiekiem, czyli Marii. To jest wszystko jakby... Mamy systemy religijne ustawione, prawda? I te systemy są tłumaczone tym, że jest to tak idealna osoba. Czyli ten idealizm Jezusa, on zostaje użyty do stworzenia wielu herezji. I to jest jakby to, co powstało na przykład w tych ruchach liturgicznych, prawda? Natomiast co jest ciekawą rzeczą, to się o wiele nie różni od, jeżeli na to proroczo spojrzymy, od tego, co się stało w protestantyzmie. Okej. Bo tu się okazuje znowu, następny jest diabelski myk religijny, że ten idealizm Jezusa jest tutaj przełożony na to, że on jest w pewnym sensie odczłowieczony. I znowu, gdzie mamy tutaj pewien moduł poglądowy? No, mamy Biblię, w której to Biblii mamy obrys historyczny Jezusa Żyda, prawda? Jego różnorakich zachowań i z tych zachowań są wyjęte różne idealne zachowania.
gdzie oczywiście głosi się, że Jezus jest człowiekiem tak samo jak jest Bogiem, czyli w 100%. Tutaj widzimy tą więcej niż 100% osobowości, bo mamy 100% Boga, mamy 100% człowieka. Jednak jest już postawiona ta bariera idealizmu. I też ukazuje się, jak ogromną trudność mają ludzie z ruchów protestanckich, prawda? Aby rzeczywiście spotkać się też z Bogiem. No bo mamy znowu idealnego Boga. Wyszli z jednej religii, weszli w drugą religię. I w tym momencie jakby tworzy się w tym wszystkim od początku, zresztą biegnie ta nić osób, które spotykają się z tym Jezusem, prawda? I od tysięcy lat mówią, nie, no Jezus jest normalny. Że no normalnie się można z Nim spotkać. Jak jest się po trzech fakultetach, to On się spotyka z nami na poziomie trzech fakultetów. Jak się jest człowiekiem o niskim ilorazie inteligencji, to On się spotyka z nami na tym niskim poziomie ilorazu inteligencji. Jak ktoś ma chorobę psychiczną, to Jezus też się dostanie do niego, będzie mówił jak do dziecka. On się spotka z czterolatkiem, On się spotka z człowiekiem, który przeżył dwie wojny światowe. Prawda? Czyli mamy Jezusa człowieka w praktyce. No i tutaj jest ten wielki rozjazd między teorią a praktyką w osobie Jezusa, choćby w takim, na tej przestrzeni, prawda? Miałeś również, że ta postać Jezusa jest jakby odczłowieczona i przez to ona się staje taka bardzo iluzyjna i niedostępna. Prawda, że jest nam dużo łatwiej myśleć o Jezusie w niebie i dlatego mamy takie frazesy: Jezu, Ty się tym zajmij, oddaj to Jezusowi. Okej, one mają jakąś tam wartość, ale jakby one również pokazują tego Jezusa w oddzieleniu od nas. On gdzieś tam zasiada i on ma taką super moc, żeby coś zrobić. No bo to właśnie wynika, bo to jest dalsze pociągnięcie tematu odczłowieczenia Jezusa. No wszyscy wiemy, że Jezus siedzi jako człowiek w niebie. My nieraz zagadką, jak głosimy do ludzi, to mówimy, no w ogóle na tronie w niebie siedzi człowiek. Normalny człowiek. Po prostu. To nie jest jakiś inny człowiek. To nie jest jakiś idealny człowiek. Jest to zwykły człowiek. I to jest takie bardzo trudne do wyobrażenia. I to jest bardzo trudne do wyobrażenia. Ale to nam daje tutaj jakby kierunek do zrozumienia tego, że jeżeli ja się nawracam do tego Boga, przyjmując Jezusa jako Pana i Zbawiciela, tak, to ja przyjmuję do swojego życia panowanie człowieka. Tak. Który to człowiek w tym momencie zaczyna moje człowieczeństwo, podkreślam, moje człowieczeństwo, tak, podnosić do należytej rangi za pomocą mocy Świętego Ducha, która wynika z tego, że przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela i ona jakby staje się integralną częścią mojej osoby. W związku z tym przestaje to być daleki Jezus, Jezus w niebie, tylko jest to Jezus we mnie. I nie jest to Jezus, który przynosi do mnie, do mojego jakby życia, masę ideałów pod tytułem winieneś być taki, winieneś być taki, winieneś być taki. Tylko on współdziała ze mną w realizacji mojego człowieczeństwa, podnosząc go do należytej rangi, ale mówię, jest to moja współpraca. Współpraca, która jest jakby świadectwem tego, że ja rzeczywiście z tym Bogiem jestem. Czyli On praktykuje we mnie wszystko to, czym sam jest. Tak. Artur, to co mówisz jest niesamowite, dlatego że to, co Ty kładziesz jako właśnie fundament, to, że Jezus podnosi nasze człowieczeństwo, że nadaje to w ogóle jakiegoś sensu naszego życia, to jest zupełnie odwrotne niż to, co kładzie religia. Że ty jako apostoł składasz zupełnie inny fundament niż to, co robi powszednia religia, która robi z człowieka takiego robaka, tak? I ten robak jest taki, nawet dużo takich tradycjonalistów właśnie mówi, że ten człowiek dalej, nawet mimo to, że ma tego Ducha Świętego, dalej jest tym robakiem,
który się do niczego nie nadaje i on cały czas musi jakby się odwoływać do tego Boga w taki właśnie zdystansowany sposób, że nie ma tej pełni, nie ma takiego utwierdzenia, że faktycznie jesteś teraz tym pełnym, podniesionym człowiekiem, tylko jakby w religii dalej ty jesteś tym robakiem i dalej się do niczego nie nadajesz, prawda? Wiesz co, jest i tak, że albo jesteś robakot, bo ta religia ma, tutaj są te dwie uszy, dwa uszka tak. tego garnka, w cudzysłowie, że ta religia albo mówi nam właśnie o tym, że jesteśmy tymi robakami i nic nie prezentujemy, jeśli Boga nie ma z nami, no przecież ten Bóg jest z nami, okay. prawda? Tak. Albo też ta religia jakby zupełnie odrzuca całą filozofię jakości Boga znowu, bo to jest ta druga, te drugie ucho, prawda? I daje człowiekowi jakby takie pozwolenie, w cudzysłowie, na to, żeby on żył tym życiem bez jakiejkolwiek potrzeby, impulsu, przemiany na obraz Boga, który w nim jest. No i to jest zresztą ta nowożytna religia, bo troszkę mówimy o starożytnej i mówimy o nowożytnej. My osobiście zagadką byliśmy w tej starożytnej religii. I jakby nas ta starożytna religia jakby utwierdzała w tym, że bez Jezusa jesteście niczym. Natomiast nikt nam nie utwierdza w tym, że w ogóle, ale przecież Jezus jest w was przez cały czas. On z wami współdziała. On z wami współpracuje. On z wami się porusza. Prawda? Więc on jakby nas utwierdzano w ten sposób. Dzisiaj wielu ludzi jest utwierdzanych również w ten sposób, ale też dzisiaj doszła jeszcze ta druga forma religii, która mówi, że no tak, ten Jezus jest w tobie, ale za specjalnie z nim się liczyć nie musisz, wystarczy, że o nim wiesz i jakby i o jego wyznajesz. Prawda? Więc mamy to drugie ucho. Jednak w każdym przypadku, czy w jednym, czy w drugim, jest to odrealniona postać. Totalnie odrealniona postać. Tak, ja troszkę jeszcze chciałabym powiedzieć coś takiego innego, dlatego że to bardzo łatwo jest w ogóle tak też wylać przy tym wszystkim, w ogóle dzieciaka też z kąpielą, nie? Ja jestem wierzącą osobą prawie już 18 lat, ale są we mnie pewne takie zapisy i osoby, nawet i katolicy, którzy przeżywali w ogóle Boga i w ogóle oni naprawdę zostawili ślad na moim sercu. I chcę powiedzieć o takim pewnym księdzu. Moje życie w ogóle zawsze było związane jakoś tam z kościołem. Moja babcia śpiewała w kościele, robiła wieńce dla osób zmarłych. Ja śpiewałam w jakimś tam chórze, potem w jakiejś scholi, potem byłam na jakiejś tam oazie. Ale w ogóle przychodzi mi na pamięć taki pewien ksiądz, który on się tak zapisał w ogóle w moim sercu, że ja już dzisiaj i z miejsca też mojego w ogóle poznania, w ogóle on w ogóle, to była pierwsza z osób, która w ogóle pokazała mi, dzisiaj to umiem ubrać w słowa, Chrystusa, którego przeżywał. Miał na nazwisko Kosek i pamiętam ja jako taka mała w ogóle dziewczynka, że on zupełnie inaczej głosił kazania. W ogóle jak on głosił kazania, to zawsze było więcej ludzi w ogóle w kościele. Do niego lgnęły dzieci. Dzisiaj być może ktoś by powiedział, może pedofil. Nie pedofil. Nikomu krzywdy nie zrobił. W pewnych okolicznościach dziwnych zniknął z nasielskiej w ogóle plebanii i też nikt do końca nie wie dlaczego, bo był inny. Tak. Ja pamiętam, że w ogóle my tam z koleżankami i z kolegami chodziliśmy właśnie do niego. On nam grał na gitarze. Opowiadał nam o Jezusie, często w ogóle przychodził do naszych podwórkowych zabaw, siedział z nami przy ognisku, grał nam na gitarze, w ogóle był inny. Wtedy, kiedy nie można było wchodzić do kościoła, on nas wprowadzał do kościoła, pozwalał nam przychodzić przed ołtarz. Normalnie, no, nie może sobie taki ludek normalnie tam gdzieś wejść i tak dalej. A on nas jako w ogóle młode dzieciaki w ogóle wprowadzał. W ogóle mówi, Bóg taki nie jest w ogóle. Mówi, do Boga można podejść w ogóle bardzo blisko. I we mnie jako w ogóle w odrodzonym człowieku z Bożego Ducha pozostawały w ogóle takie ślady w ogóle na sercu, że w ogóle tego Jezusa to w ogóle przede wszystkim trzeba przeżywać. Bo ludzie często mówią o tym Bogu takim historycznym, tak? Jakimś takim innym,
ale jego w ogóle trzeba przeżywać. I moje pierwsze zetknięcie właśnie z księdzem katolickim jest w ogóle takim przeżyciem, które się, że tak powiem, zapisało na moim sercu. Był to w ogóle człowiek, który w ogóle uważam, że był inny. Prezentował w ogóle coś innego i z uwagi na to, że prezentował w ogóle coś innego, między innymi też dlatego właśnie wyleciał w ogóle z kościoła i przenieśli go na jakąś tam inną w ogóle parafię. Chodzi o to, żeby przeżywać też tego Boga, nie? I to jest jedno z właśnie z trudniejszych rzeczy i ten przeżywany w ogóle Bóg jest opresjonowany. Bóg przeżywany, realny Bóg przeżywany. Bo to Bóg praktyczny, tak. Bo to jest ten Bóg rzeczywisty. Tak, ja się z tym zgadzam, bo ja również czegoś takiego doświadczyłam, że faktycznie można chodzić do kościoła i można te wszystkie jakby no robić te rzeczy religijne, prawda? Jakby no robić ze względu na posłuszeństwo, tak? Że pójdę do kościoła i tutaj ten obrządek jakiś zrobię, tak. Będę się w związku z tym lepiej czuła. Natomiast w poniedziałek, we wtorek, w środę po kościele czy po konferencji, jakby człowiek upada z powrotem do takiej rzeczywistości. Ja przynajmniej kiedyś tak żyłam, że chodziłam na wielkie konferencje, było bardzo dużo namaszczenia, było bardzo, no świetny czas był, ale później w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek jakby już wracałam do normalnego życia i życie takie praktyczne z Bogiem było dla mnie nierealne i niedotykalne kiedyś. Dopiero tutaj będąc w Kościele Mocy zaczęłam realnie przeżywać to życie i zgadzam się z Tobą, że właśnie jak się spotyka takich ludzi, którzy tak na serio chodzą z Bogiem codziennie mają kontakt, codziennie mają realną taką swoją własną relację, że to jest bardzo podnoszące, bardzo budujące. Ja właśnie jak spotykałam takie osoby, które realnie właśnie coś robiły, coś wychodziło z nich, co było właśnie takim owocem, prawda, że te osoby znały Boga, to było dla mnie mega inspirujące. Nie te konferencje, tylko spotykanie tych ludzi, którzy na co dzień mi mówili na przykład, no to tak i tak na przykład módl się w taki czy inny sposób. Tak podejść do tego zagadnienia, albo tak jak Agatka kiedyś skonfrontowała i mówi, a jaka jest Boża prawda na temat takiego czy innego zagadnienia w Twoim życiu na przykład. Prawda? A to życie jest takie codzienne, tak. Prozaiczne. Tak. Coś wam chcę pokazać, bo jesteśmy, tłumaczymy Pismo Święte i jakby tłumaczymy List do Rzymian i jakby chcę wam pokazać ogromną różnicę, pokazać kłamstwa, którymi jesteśmy faszerowani, i które dają nam fałszywy obraz Boga, tego Boga, Boga, którego nie ma. I Boga, który jeśli zostanie przyjęty, bo to jest ważne, jeżeli przyjmie się Boga, którego nie ma, to Paweł o tym mówi, że jeżeli się przyjmuje innego Chrystusa, to inny duch zaczyna działać. Czy przyjmuje innego Boga, czyli Boga, którego nie ma, to zaczyna działać inny duch. I ten duch zaczyna tworzyć w człowieku inne światopoglądy. Jest taki tekst. Tutaj w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, od 24 wersetu. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Czytałem te wersety przez prawie 20 lat. Przez lata byłem przekonywany, że to Bóg z uwagi na różnego rodzaju bałwochwalcze zapędy ludzi zesłał na nich pragnienia homoseksualne. Jednocześnie
wyrażając swoją dezaprobatę do tych pragnień i karząc ich za te pragnienia. Ja to w ogóle tak przyjmowałem. Przez lata krzyczałem przeciwko tym zjawiskom. Teraz wam przeczytam, jak brzmi oryginalny tekst tych wersetów. Od 24. Przez to oddali samego Boga w zamian za głębie pożądliwości swoich, aż do kompletnego zepsucia, to znaczy zupełnego nieposzanowania swojego ciała, czyli siebie samego. Każdy z nich zamienił prawdę Bożą w kłamstwo i obdarzył boską czcią stworzenie i służył u stworzenia. Tacy są błogosławieni nie przez Boga, ale przez system tego świata. Amen. Przez to prawdziwe poddanie siebie Bogu doświadcza się różnych kłopotliwych zdarzeń niosących zniesławienie i wzgardę, a także ubliżanie i zniewagi. Bowiem i kobiety zmieniły swoje naturalne praktyki na to, co ponadnaturalne. Również i mężczyźni zaniechali naturalnych relacji z kobietami, gdyż wypalili się w swoich naturalnych skłonnościach wobec nich. Mężczyźni w męskości nieprzyzwoite zachowania wprowadzający, więc zapłatę należną za szaleństwo swoje na siebie wzięli. Te wersety pokazują nam, że ludzie odrodzeni z Bożego Ducha, i tutaj są wyodrębnieni i kobiety, i mężczyźni, podjęli decyzję, że porzucają to, co naturalne, na rzecz ponadnaturalnego. Jest tu pokazane, że mężczyźni, którzy byli w związkach z nienarodzonymi z Bożego Ducha kobietami, podjęli haniebne dla siebie zachowanie, odrzucając te kobiety na rzecz życia z Bogiem. Rozumiecie różnicę? Apostoł Paweł, człowiek, który głosił prawdziwego Boga, pokazywał, że Bóg jest zupełnie inny niż Bóg starotestamentowy. Religijni ludzie tłumaczący Biblię wymieszali filozofię. Ja sobie w tych momentach zadaję pytanie, czy rzeczywiście spotkali się z tym prawdziwym Bogiem. Bo trudno jest, spotkawszy się z prawdziwym Bogiem, mieć jednocześnie przekonania od Boga nieprawdziwego. To jest bardzo istotna rzecz. Jesteśmy ze wszech stron bombardowani informacjami o Bogu, którego nie ma. Ale kiedy ktoś zaczyna przeżywać prawdziwego Boga, to pierwszą rzeczą, która w nim rzeczywiście powstaje, to dylematy w stosunku do tego, co jest im podawane z zewnątrz. We mnie te dylematy powstawały przez lata. Nie potrafiłem ich nazywać i myślę, że nie byłem na tyle jeszcze chyba odważny, żeby zacząć głęboko szukać tych rzeczy. Ale dzisiaj wiem jedno. Bóg przeżywany przeze mnie jest Bogiem prawdziwym. On niesie mi życie. On niesie mi siłę. On daje mi start, pokazuje perspektywę. A Bóg teoretyczny, Chrystus teoretyczny, Chrystus, który jest dziwaczną postacią, często przebiegającą przez całe wersety biblijne. Dziwaczna postać, która wprowadza w ludzi zamęt, kara ludzi za różnego rodzaju ich mankamenty i jednocześnie, mówiąc umarłem za wasze grzechy, wstałem z martwych, wierzcie we mnie, bez uczynków, na podstawie wiary, macie łaskę i tak dalej. Żyjemy w świecie potężnego poróżnienia prawdy i fałszu. Chrystus prawdziwy to Chrystus niosący życie dla jednostki. Jeśli jednostka, jakiś człowiek przeżywa głębie prawd Bożych w swoim życiu, to jest szczęśliwy, zadowolony, odkompleksiony, odkorkowany, nie posiadający żadnych hamulców, posiadający siłę, której nie posiada się w naturalny sposób, posiadający odwagę, której się nie posiada w naturalny sposób.
A człowiek, który w ogóle nie przeżywa tego Boga, przeżywa coś, co jest karykaturą jakiegoś zastępczego Chrystusa, jest zdystansowany, zalękniony, pozaburzany. Rozumiecie? Więc jakby my musimy na to naprawdę bardzo poważnie dzisiaj patrzeć i my musimy chyba to głosić bez przerwy. I z drugiej strony, jakby w oparciu też o to, co mówi Artur, jest takie pytanie, czy tylko katolicy pokazują fałszywego Boga, czy też protestanci pokazują fałszywego Boga? Ja śmiem powiedzieć, że masa protestantów pokazuje fałszywego Boga. Jeśli ludzie przede wszystkim nie są wiarygodnymi świadkami, to jakim prawem my chcemy, aby ci, którzy nie znają jeszcze Jezusa, uwierzyli w tego Jezusa i uwierzyli przede wszystkim w to, że my mówimy prawdę. Ja takim osobom nie wierzę. W ogóle moje spotkanie z Bogiem rozpoczęło się od tego, że ja namacalnie zobaczyłam w ogóle siłę odbitą w człowieku. Amen. Ponieważ Artur żył tak radykalnym życiem w świecie, że ja absolutnie nie uwierzyłabym, że on teraz spotkał Boga, nie prezentując w ogóle realnie prawd, które na przykład do mnie mówił. Więc śmiem w ogóle powiedzieć, że nie jest też sprawiedliwe powiedzieć, że katolicy prezentują w ogóle fałszywego Boga, ponieważ ja znam masę katolików, którzy mają w ogóle, prezentują ci, co są narodzeni w ogóle na nowo. Oni nie wychodzą często z systemu przez pewną kulturę w ogóle lękową i bałwochwalczą w ogóle w swoim życiu, ale często w ogóle gęsto ich życie jest daleko lepsze niż w ogóle życie protestantów, którzy znają w ogóle Biblię, na blachę mają wykute pewne prawdy, ale generalnie nie praktykują. I teraz jest pytanie w ogóle, jeśli ktoś mówi, znam takiego Boga, ale jak gdyby nie praktykuje tego w swoim życiu, no to co to jest w ogóle za twór? Co to jest w ogóle? Wiecie, w ogóle to się kupy w ogóle nie trzyma. W ogóle to w ogóle świat potrzebuje wiarygodnych świadków. W ogóle jak chcemy pokazać w ogóle, że to, co mówię, jest prawdą. Życiem ci pokazuję. To Jezus w ogóle powiedział, jeśli nie wierzycie w ogóle moim słowom, to uwierzcie moim czynom. Amen. Wiecie, to w ogóle, to jest mocne, to jest bardzo w ogóle mocne. Także masa katolików w ogóle pokazuje fałszywego Boga i masa protestantów, Amen. W tym przywódców, liderów, pokazuje obraz w ogóle fałszywego Boga i w taki sposób w ogóle powielamy cały czas ten system, nie? Ja to mam takie wrażenie, że czasami, że tak bardzo dużo się słyszy o tym, że to Bóg coś robi. I w protestantyzmie jest to właśnie, w katolicyzmie jest to właśnie podobne, że to Bóg właśnie gdzieś tam w niebiosach, no i mamy w katolicyzmie tego oddzielonego Boga, a w protestantyzmie, szczególnie teraz, słyszy się na takich konferencjach, że to Bóg ma plan, tak, dla Polski, tak, i że wystarczy, żeby jakby posłuchać i się jakby usłyszeć ten głos tego Ducha Świętego i się jakoś upozycjonować w ten plan Boga, to wszystko poleci jakoś. Natomiast właśnie takie proste rzeczy, że jest rozjazd między tym, że ten Bóg ma taki ten plan, jest jakiś enigmatyczny, że nie wiadomo, co to jest. Wszyscy mówią, że Bóg ma plan, no ale co to jest ten plan? Dokładnie, no nazwij ten plan. No, żeby zewangelizować Polskę. Okej. Okay. No, ale to Bóg powiedział, idźcie, głoście Ewangelię, uzdrawiajcie chorych, wyganiajcie demony. To już tego nie widać w tym planie. Nie widać tych owoców w tych ludziach, którzy mówią, że jest ten plan. Dla mnie to takie brzmi, to właśnie następny taki właśnie jakiś magiczny plan. On gdzieś jest, tylko ja nie do końca słyszę, jaki on jest dokładnie ten plan. Wiesz, bo czym bardziej w ogóle ten Bóg pokazany jest jako taki mistyczny, nie? Tak. To w ogóle, no to znaczy, bo to jest Bóg, wiesz? Tak. No wiesz, bo to jest taki nie do końca odkryty, trochę taka tajemnica, wiesz, właśnie czym bardziej chyba mistyczny i czym mniej w ogóle taki właśnie ludzki, nie? Praktyczny. Praktyczny, zaangażowany w ogóle w twoje życie. Ja ostatnio w ogóle z taką dziewczyną rozmawiałam przez telefon i tak sobie właśnie rozmawiałyśmy na temat właśnie Boga, jej w ogóle przeżywania w ogóle Boga i tak dalej. I zadałam jej takie pytanie, mówię, posłuchaj,
Bo jej się w ogóle wydawało, że w ogóle dla Bóg to jakby, tylko i wyłącznie akceptuje takie rzeczy bardzo wzniosłe, właśnie takie mistyczne. Już jak żyć z Bogiem, to tak na maksa. Ale co to znaczy? No wiesz, jak już umrzeć, to taką chwalebną śmiercią, czyli męczeńską w ogóle, wiesz, i tak dalej. Ja wie, okej. Okay. Ja wie, ale teraz mówię, popatrz, gadamy ze sobą przez telefon prawie już godzinę czasu. Czyli masz godzinę czasu wyjętą w ogóle z twoich 24 godzin. Wie, czy Bóg się cieszy z tej rozmowy? No wiesz, nie wiem. Ja wie, no zobacz, w ogóle, a ja ci powiem, cieszy się, bo ty cała jesteś Boża. Cała jesteś Boża. W ogóle gadamy teraz sobie, dochodzimy w ogóle do różnych prawd, w ogóle wiesz, o co chodzi. W ogóle Bóg się cieszy, w ogóle Bóg w ogóle jest fanem w ogóle człowieka, wiesz, tak. W ogóle umarł za człowieka, w ogóle chce się z tym człowiekiem zjednoczyć. Wiesz, o co chodzi, tylko to my właśnie pokazujemy taką w ogóle karykaturę tego Jezusa, nie? Karykatura w ogóle Jezusa. Jak w kościele katolickim w ogóle taki murzynek, jeszcze pamiętam, za mało lat się chodziło na mszę, to w ogóle, żeby to nabożeństwo właśnie było takie dobre, udane i tak dalej, to pamiętaj tam, jak na tacę nie dasz, to tam nie dasz, ale idź do tego murzynka, wrzuć mu tam tą złotówę czy coś, on tam ci pokiwa. Ja pamiętam, jaką ja schizę w ogóle miałam, jak ten murzynek był zablokowany i nie chciał mi w ogóle pokiwać tą głową, to ja w ogóle myślałam, że ja zejdę tam, wiecie, wrzucam tutaj jakiś pieniążek, on w ogóle nie kiwa. Fałszywe w ogóle, jest masa fałszywych w ogóle obrazów. A czym ten Bóg taki bardziej mistyczny, taki o nie? To musiał być Bóg, nie? Ja właśnie teraz przypomniałaś mi, Agatka, tak samo zadzwoniła do mnie jedna kobieta, która miała objawy depresji. No i zaczęłam z nią rozmawiać i ona mówi, tak bym chciała usłyszeć głos Boga. Właśnie mówię do ciebie. Tak, i ja powiedziałam, no właśnie ja do ciebie mówię, mówię ci Boże prawdy. I ona mówi, wow, ja pierwszy raz słyszę, żeby człowiek mówił do mnie w ten sposób, tak jak ty do mnie mówisz. Z taką pewnością, nie? Tak, że ja mówię, słuchaj, bo ja sama wyszłam z depresji, ja ci dokładnie pokażę na podstawie Bożych prawd, jak możesz osiągnąć taki sam sukces jak ja. A ona była w ogóle w szoku, bo ona dalej czekała na, że przyjdzie jakiś anioł z różdżką, coś, dotknie jej i ona będzie w jakiś sposób uzdrowiona. Bo tak jej przedstawiali chrześcijanie, że kiedy ona dzwoniła do chrześcijan i mówiła, że ma problem, bo ma uczucia depresji, to wszyscy do niej mówili, módl się i czytaj Biblię, albo no to pomódl się do Jezusa. I ja powiem tak, ja jestem w ogóle zszokowana, bo ja słyszałam jednych liderów na polskiej chrześcijańskiej scenie, ludzi, którzy mówili, że piszą do tej osoby, piszą ludzie i mówią, pomóż mi, bo mam taki czy inny problem. I ta osoba mówi, ja nie wiem, jak ci pomóc, ale Jezus wie, jak ci pomóc, no więc pomódź się do Jezusa. I my, jako ruch proroczo-apostolski, kładziemy zupełnie inny fundament, że przyjdź do mnie. Amen. Przede wszystkim w ogóle zrzucamy odpowiedzialność na człowieka. Bo to w ogóle... Jezus w ogóle to w ogóle zrobił już wszystko, a w tej chwili wszystko leży po naszej stronie. Już się inaczej nie porusza dzisiaj, jak poprzez Kościół. A to jest takie właśnie diabelstwo, żeby utrzymywać tego mistycznego Jezusa, który ma plan, wszystko za nas w ogóle zrobi i tak dalej, i ściągnąć odpowiedzialność z człowieka. Czyli tak. Człowiek się wtedy nie musi zmieniać, no bo wiesz, ja jestem tylko człowiekiem, marnym robakiem, grzesznikiem zbawionym z łaski, no ale Bóg, o, to jest właśnie to. A my w ogóle kładziemy nacisk na zupełnie coś innego. Przede wszystkim na osobiste spotkanie z Jezusem, na przeżywanie Jego, na bycie z Nim bardzo blisko i bycie wiarygodnym świadkiem. I wzięcia w ogóle odpowiedzialności, w ogóle, że to ja dzisiaj do Ciebie mówię w imieniu Jezusa, w ogóle o, ja Ci powiem, w ogóle co masz, ja w ogóle ja ci powiem, jak ty możesz chodzić z tym Bogiem i mieć plan w sobie na swoje życie. Nie to, że Bóg ma w ogóle plan. To jest bardzo duża odpowiedzialność. My zupełnie w ogóle pokazujemy coś innego. Zrzucamy odpowiedzialność na człowieka. Wiecie, jest taka ważna rzecz, którą moim zdaniem chrześcijanie powinni dojrzeć. To jest wielkie zróżnicowanie między działalnością różnych ludzi w Piśmie Świętym. Mamy tam Pawła i mamy taką drugą grupę, znaczy, bo mamy z Pawłem, tam jest jakaś grupa ludzi, ale mamy taką drugą grupę, mamy tak zwanych, Paweł ich nazywa arcyapostołami, to jest takie troszeczkę z Pawła strony sarkastyczne, ale on tymi arcyapostołami nazywa
tamtejszych swoich przeciwników w pewnym momencie. No i kim oni byli? No niestety to nie byli poganie, ale to był święty Piotr, to był święty Jakub, to był święty Jan. To byli ci, których on nazywał arcyapostołami, prawda? Bo jak się dobrze czyta Pismo Święte, to się tam widzi bardzo, bardzo ciekawą rzecz. A mianowicie to, że w ogóle Paweł napisał 2/3 Nowego Testamentu. Że to Paweł stworzył doktrynę chrześcijańską. Paweł, nie Piotr, nie Jan, nie Jakub. Bo właśnie ten Bóg, ten Piotrowy, Jakubowy, Janowy, ja nie mówię, żebyśmy dobrze zrozumieli, że ci ludzie nie mieli relacji z Bogiem. Ja tego wcale nie mówię. Ja mówię o rozciągłości tej relacji. Oni siedzieli sobie tam w Jerozolimie i oni w pewnym sensie oczekiwali Boga tam. Ja nie mówię, że oni nie działali. Tam było działanie Ducha Świętego, tam wszystko było. Tylko jeśli porównamy to do filozofii Pawłowej, no to kurczę, to my mamy, słuchajcie, krople w stosunku do oceanu. Paweł w swoich w ogóle wykładach, on przez cały czas jakby najbardziej naciska właśnie na tego Boga w nim, Boga, którego on przeżywa i Boga, który go jakby przez cały czas prowadzi i z nim współpracuje. Boga, który mu daje osobiste szczęście, Boga, który po prostu jest. A oni prezentowali tego enigmatycznego Boga bardziej. Tego Boga, na którego się czeka. Boga, którego wysłuchujemy właśnie. Mam plan dla Polski. Przyjeżdża jakiś prorok, mówi, Bóg ma plan dla Polski, a we mnie się wszystko gotuje, a ja bym wziął za łeb tego proroka i bym go zlał jak nieplenne zboże. Dlaczego? Bo ten człowiek przychodzi i niszczy w ogóle prawidłowy zasiew. Jaki plan? I teraz właśnie, nikt nie wie, jaki to jest plan. Tak. Ale kiedy my na przykład mówimy do ludzi tak, chodźcie do nas. My wam pokażemy, gdzie iść, co robić, jak funkcjonować i złapiemy diabła za łeb i sprowadzimy go do parteru. To mówią, nie, 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 wy jesteście heretycy, samozwańcy, a my ani nie heretycy, ani nie samozwańcy, tylko my praktycy. Tak. Praktycy. Ale praktycy jacy? Ludzie mający w sobie objawienie o praktycznym Bogu. Bo moje pytanie jest takie, co to jest w ogóle, weźmy serce Boga. Serce Boga, wiemy, Bóg jest miłością. Teraz weźmy serce Boga, Boga miłości, prawda? Czy to jest Bóg, który chciałby, aby w ogóle ludzie żyli enigmatyczną myślą, że on ma jakiś plan i tak się jakoś wsłuchiwali i chcieli czegoś, jakiegoś przeżycia, które on im ześle, prawda? Czy też ten Bóg miłości to jest Bóg, który chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy i użyje każdego, kto tylko choćby tyle zechce w ogóle pójść za tym głosem. No, no dla mnie to jest właśnie ten drugi Bóg. Ten Bóg w ogóle praktyczny. Ten Bóg w ogóle, tak. który jest w człowieku i który tego człowieka pędzi do przodu. No tak, tak. Ja to widzę, nie? Już tak nawet pomijając w ogóle wszystko, nie? W sensie tak do logiki w ogóle, żeby się odwołać. No bo Bóg jest w ogóle logiczny. Ja pamiętam, jak byłam taką nastolatką, chodziłam właśnie do podstawówki, to miałam takie przeszywające w ogóle mnie takie pytanie, w ogóle po co ja tu w ogóle jestem? W ogóle po co ja tu w ogóle jestem? W ogóle ja już w ogóle, człowiek w ogóle w swojej istocie w ogóle szukał tego Boga. Po co ja tu w ogóle jestem? W ogóle mówię, po co jest to, co jest dzisiaj w ogóle? Jak to się w ogóle zakończy? Jak będzie to moje życie wyglądało? Dzisiaj sobie żyję, dożyję jakieś tam 80 w ogóle lat i w ogóle i co? I w ogóle umrę i czy chodziłam na religię w ogóle, mówili mi tam w ogóle o Bogu, nie? I potem w ogóle poznaję w ogóle Jezusa i w ogóle no dogrzebujemy się do tych w ogóle prawd, że Bóg w ogóle w ogóle kocha człowieka, chce się z tym człowiekiem w ogóle zjednoczyć i tak dalej. W ogóle do takiej logiki też się odwołujemy do ludzi, że w ogóle jak można lata być w jakimś w ogóle systemie i tak naprawdę nie cieszyć się w ogóle życiem, nie mieć apetytu w ogóle na życie, przez lata być w jakimś miejscu i się nie zmieniać. Małżeństwa się nie zmieniają, w ogóle ludzie pieniędzy więcej nie zarabiają, nie noszą więcej pieniędzy do kościoła, w ogóle są bardziej smutni, wierzący niż ludzie ze świata w ogóle. Jakim cudem potem chcieć, żeby w ogóle ci ludzie do nas przyszli? Jak?
chrześcijanie więcej krzyczą, są nieprzyjemni niż ludzie ze świata, bo w ogóle właśnie poznanie w ogóle nie ma odzwierciedlenia w ogóle i w ich realnym życiu. I powiem tak, jak się ma wielkie poznanie, a się tego Boga nie przeżywa, to śmiem powiedzieć, że wielu chrześcijan jest bardziej obciążonych niż ludzie ze świata, którzy jeszcze tego Boga nie poznali. Dlatego w psychiatrykach w ogóle jest masa narodzonych na nowo ludzi, którzy przyjęli taką dawkę informacji do swojej głowy, ale nic z tym nie zrobili i w końcu sfiksowali. Po prostu sfiksowali ludzie. W ogóle my się odwołujemy do takiej logiki po prostu. Boga należy przeżywać. Amen. Po prostu. Taką komunię chcę codziennie przyjmować. Przyjmij ciało Chrystusa w ogóle, a zjadać i przeżywać w ogóle, praktykować. Nie ma innej drogi. Amen. Trzeba ryzykować. Tak, bo właśnie to nie tylko, że Bóg jest odrealniony, ale nawet te urzędy są odrealnione, prawda? I różne dary Ducha Świętego. Wszystko jest jakby, wszystko przeminęło z epoką dinozaurów i dzisiaj w ogóle właśnie wszystko jest takie nierealne. Jest jakoś taka baśń historyczna o tych apostołach, co robili te niesamowite rzeczy, co i w ogóle zwykli chrześcijanie, przeciętny protestant, w ogóle nie przeżywa nawet tego Boga w sposób taki, że właśnie modli się o chorych, czy jest jakimś takim źródłem mądrości dla wszystkich swoich sąsiadów, tak. Że jakby chrześcijanie nie przejawiają tej głębi, tej swojej relacji z Bogiem, tak? W mądrości, w zaopatrzeniu, w takim poczuciu bezpieczeństwa, że są źródłem w ogóle odwagi i zachęty dla wszystkich naokoło. Że jest to odwrócone, że oni tak samo są zagubieni i wpatrzeni w świat i w światowe autorytety od lekarzy, po polityków, po system świata. Tak samo są zapatrzeni jak przeciętna osoba ze świata, prawda? No tak, bo to się, o czym to się różni? No bo jeżeli ktoś nie zna Boga prawdziwego, nie przeżywa prawdziwego Boga, no to się odbija w jego życiu później. No jaka może być mądrość? No jak człowiek wie na przykład, jak Bóg ma plan dla mojego życia, ja mam coś, jak ktoś do was przyjdzie w życiu, pojedziecie na jakąś konferencję, słyszycie takie coś, Bóg ma plan dla Polski, to w ogóle wyjdźcie stamtąd, bo to jest fałszywy prorok. Jak ktoś do ciebie powie, Bóg ma plan dla twojego życia, to też jest fałszywy prorok. W ogóle, bo to są bzdury, nie? Bo to nie... A kogo to z ciebie czyni? Nikogo. Czy to uczyni z ciebie człowieka odważnego? Ja jeszcze nie spotkałem nigdy nikogo, słowo honoru, przez 20 lat życia, że dostał taką informację, Bóg ma plan dla twojego życia i to go rozpędziło. W ogóle do mnie kiedyś też przyszedł, miałem takie spotkanie z takim prorokiem kiedyś, ten prorok mówi, że też Bóg ma plan dla mojego życia. Ja mówię, wiem. Ja mówię, wiem, że ma, bo ja wiem jaki. Ja wiem jaki ma plan dla mojego życia. Ja świetnie wiem jaki Bóg ma dla mnie plan. Dlaczego? Bo z nim rozmawiam. Dzisiaj z nim rozmawiałem, wczoraj z nim rozmawiałem, w ogóle jesteśmy w relacji cały czas. Jesteśmy cały czas na łączach. I teraz ludzie, jeśli nie znają praktycznego Boga, to nie będą właśnie praktyczną odpowiedzią dla innych. Oni nie. Ktoś zapyta, co tam w polityce? I przeciętny chrześcijanin powie, ja nie wiem, co tam. A co tam na rynku takim? No ja nie wiem, bo ja się nie znam. A co tam w finansach? No ja nie wiem, co w finansach. Rozumiesz? A co tam w relacjach? No to ja nie wiem, co w relacjach. Bóg wie. Bóg wie. No ale co mnie obchodzi, że Bóg wie? Tak. To jest taka doktryna. Bóg jest wszystko wiedzący. Tak. No to wszyscy o tym wiedzą. No to ja nie wiem. To nawet wiedzą niechrześcijanie, którzy wierzą w Boga. To muzułmanie powiedzą, Allah wszystko wiedzący. Inni powiedzą, że tam w ogóle inny Bóg wszystko wiedzący. Ale to w ogóle właśnie to, jeśli nie znasz Boga, praktyka, to nie możesz być praktykiem. A najlepszy numer jest tutaj taki, diabelskie oszustwo jest takie, że jak ktoś zaczyna być praktykiem, to się do niego mówią, ty jesteś cielesny. Ty w ciele chodzisz. Żyjesz o własnych siłach. To mnie mówią ludzie, ty żyjesz o własnych siłach. Ja mówię, niech cię Bóg błogosławił dwa razy bardziej niż mnie. Jak ty o własnych siłach żyjesz. No jak o własnych siłach? Jak można o własnych siłach? Co to znaczy w ogóle o własnych siłach? Gdzie jest siła moja, kiedy się kończy, kiedy się Boża zaczyna? Ja na przykład nie wiem tych rzeczy. Tak. Bo mam relację na stałe z tym Bogiem. Od 20 lat. Tak. To tak, ale to jest też pewnego rodzaju w ogóle takie ryzykowne, nie? Że właśnie nie zachęca się w Kościele do pewnego też ryzyka, nie? Bo przede wszystkim się nie głosi o zjednoczeniu w ogóle właśnie z Bogiem, nie? Gdzie tak naprawdę kończysz się ty, a gdzie zaczyna się Bóg. To są w ogóle pytania, na które nie ma odpowiedzi w ogóle. Albo zaryzykujemy w ogóle z tym Bogiem w ogóle w życiu,
praktykując w ogóle to, co wiemy, albo nigdy się nic po prostu nie wydarzy. Możemy latami się modlić w ogóle o przebudzenie, ale nie praktykując w ogóle ewangelizacji, nigdy na przykład nie będziemy wiedzieli, co się będzie w ogóle działo. Trzeba zaryzykować i trzeba w ogóle zacząć praktykować, nie? Ja do dnia dzisiejszego, jak zamieszczamy jakieś tam kontrowersyjne w ogóle rzeczy i tak dalej, to na mnie się znowu tam wylewa ten kubeł pomyjów, a bo ona tam porwała Biblię. A czy lepiej by to zabrzmiało, gdybym to powiedziała, to nie ja porwałam, tylko Jezus. Jezus we mnie porwał Biblię. No jakby to zabrzmiało? No być może dla mistyków, być może zabrzmiałoby to dużo lepiej. Nie, ja porwałam, tak? Praktykuję w ogóle swoje powołanie. Nie? I dobrze, że porwała nie była tyle przetłumaczona. Bardzo cieszę. Ale nie, tak, tak, no do, tak do logiki w ogóle zmierzamy, nie? No żeby tak, w ogóle zacząć tak przede wszystkim w ogóle logicznie myśleć. Kochani, ja tylko ja chciałam jeszcze dodać, że ponieważ studiowałam media i jakby rozumiem symbolikę, wizualną symbolikę, więc wiele razy, jeszcze zanim dołączyłam do Kościoła Mocy, pamiętam, widziałam na przykład na Facebooku, pojawił się Jezus z karabinem i się tam wylała kupa hejtu, więc chciałam powiedzieć o tym, że właściwie czy my się z tym zgadzamy, czy się nie zgadzamy, czy chcemy, czy nie chcemy, jednak symbolika, która jest załadowana tutaj jako obraz Jezusa Chrystusa, jest katolicka. I ona, ponieważ to jest tak jak reklama, jak się widzi hamburgera, który pięknie wygląda, no to w pewnym momencie zaczynamy myśleć, że ten hamburger w ogóle będzie bardzo fajnie smakował. Tak samo jest w ogóle z jakimiś symbolami, czy z jakimiś obrazami. Jeżeli ten obraz jest parę razy wyświetlany, on zaczyna się odbijać na naszym umyśle. Więc tak samo w katolickim systemie mamy na przykład bardzo silny obraz bardzo wysoko postawionej matki i bardzo małego Jezusa przede wszystkim, że Jezus jest mały, jest uzależniony, jest dzieckiem, Jezus malusieńki. Ciągle przy cycku. Ciągle przy cycku Maryi i akurat tego nikt jakoś pornograficznie nie odbiera, bo jest człowiek tak przyzwyczajony, że widzi tego cycka maryjnego, że nie odbiera, że to jest na i przykład... patologicznie nie odbiera. Tak, tak. Ciekawe. Natomiast... kiedy pojawił się symbol Jezusa z karabinem, no to było takie wzburzające. Natomiast to jak najbardziej, dużo bardziej odpowiada takiemu już dojrzałemu obrazowi Jezusa Chrystusa, który jest królem armii, jest wojownikiem przede wszystkim. Pokonał tą największą moc, która trzymała ludzi w ryzach tu na ziemi. Chciałam się odnieść właśnie do tej symboliki Jezusa Chrystusa, bo on jest również pokazany jako malusieńki, cichy i pokornego serca. A nie widzimy tego Jezusa tak, jakby nawet protestanci nie do końca rozumieją, że Jezus był przede wszystkim rewolucjonistą, był wywrotowcem również, że nie był tylko cichy i pokornego serca, że podważył cały system religijny, że identyfikował się z Bogiem jako człowiek i zrobił coś, co było niesamowitą i strasznie wielką profanacją. To, że on powiedział, ja i ojciec jedno jesteśmy, to było powodem, że chcieli się go pozbyć, że on, no to było po prostu karalne, żeby tak mówić, dla ludzi, którzy byli bardzo, mieli Boga bardzo dalekiego i odległego. I uważam, że cały ten system takiego malutkiego Jezusika właśnie jest powodem, dlaczego ludzie nie chcą przyjmować tej Ewangelii jakby Bożego zwycięstwa do własnego życia, że to życie jest podniesione. Czy moim zdaniem jest wielki problem w zrozumieniu, po co przyszedł Jezus? Bo ludzie mówią, no jak zapytasz przeciętnego chrześcijanina, po co przyszedł Jezus, to ci powie, żeby zbawić świat. Ja mówię, no dobrze, masz rację. Masz rację, tylko zbawić znaczy uratować, tak? No to trzeba było od czegoś go ten świat uratować. Oznacza to, że świat był w stanie patologicznym. Czyli w ogóle Bóg wstępuje na ziemię jako Jezus Chrystus, tak, w jednym celu, aby odwrócić stan patologiczny. On nie wstępuje tu w innym celu. Jezus nie przyszedł na ziemię, żeby obrazować Boga, który był znany do tej pory. Bo to jest bardzo ważna sprawa. On przyszedł na ziemię, żeby zaingerować, zareagować. Przyjaciele,
który w ogóle przywódca na świecie, jaki przywódca nie jest osobą, która niesie za sobą przewrót. Ja sobie wczoraj, ponieważ lubię to robić, lubię odnajdować Boga w ludziach. Jest jedną z takich moich pasji, jest odnajdowanie Boga w ludziach. I wczoraj sobie czytałem, nie raz to robiłem, ale wczoraj też jakoś sobie czytałem o Ronaldzie Reaganie. Ronald Reagan to był w ogóle wierzący człowiek, który deklarował się jako osoba narodzona z Bożego Ducha. Ale teraz co jest ciekawe, w rankingu są takie dwa rankingi, a jakby dwa badania, które są robione w Stanach Zjednoczonych odnośnie najbardziej najważniejszego prezydenta, który to ten prezydent jest najważniejszy. I teraz tak, socjolodzy zobaczyli jedną rzecz, że to pokolenie, które żyło w czasach wielkiej opresji związanej ze Związkiem Sowieckim, kiedy światu groziła wojna nuklearna, kiedy w ogóle było ogromne zagrożenie w ogóle tym, kiedy Stalin, że tak powiem, stalinizm, on się rozprzestrzeniał i jakby trzymał kawał ziemi w ręku, no to ci ludzie twierdzą, że najbardziej skutecznym prezydentem od początku kariery, od początku prezydentury w Stanach to był właśnie Ronald Reagan. Ale jest też drugie pokolenie, takie pokolenie, które mówi, że najbardziej popularny był Obama. I to jest w ogóle to pokolenie, które już jest wychowuje się w świadomości spokoju. I ono w ogóle, a Obama to był taki prezydent, który tego spokoju nie chciał zaburzyć. On nie zaburzał spokoju. I im się bardzo podobał prezydent, który nie zaburzał spokoju. Ale nie chcieli jakby zrozumieć, że to właśnie Ronald Reagan dokonał absolutnego przewrotu. To on dokonał przewrotu i można powiedzieć, że to Ronald Reagan doprowadził do tego, on tak docisnął Związek Sowiecki, że Związek Sowiecki musiał wysiąść. Po prostu, nie? On musiał wysiąść. I teraz Jezus przychodzi na ziemię, kiedy jest ziemia w stanie patologii. To nie jest Barack Obama, który przychodzi na ziemię, kiedy na ziemi jest wszystko poukładane i on przychodzi, żeby poszerzyć perspektywę Ojca. Nie! On nie przyszedł, Jezus nie przyszedł poszerzyć perspektywy Ojca. Jezus przyszedł uratować ludzkość. Od czego? Od piekła. Od wiecznego potępienia. Jezus nie przyszedł na ten świat. Ja kiedyś inaczej głosiłem. Ja uważałem kiedyś, że Jezus przyszedł, żeby pokazać Ojca, żeby... Jezus nie... Główne przyjście Jezusa na ziemię nie było, żeby zaprezentować Ojca, żeby zrobić jakieś w ogóle szuruburu duchowe, żeby pokazać, jak działa Duch Święty i tak dalej. Nie! Jezus przyszedł uratować. Ja się pytam, czego się oczekuje od ratownika? Czego oczekujemy od ratownika? Jeżeli się pali budynek, jest budynek jakiś, wysoki budynek i teraz tam wjeżdża grupa strażaków, to czego my oczekujemy od tych strażaków? Czy ja będę oczekiwał od tego strażaka, który wjeżdża, wywala mi ramę z okna, bo ja mam okna w domu, ale tu się pali, ale tam strażak wjeżdża na drabinie, toporem wywala mi okno, wpada do środka, on się nie pyta o moje imię, nazwisko, o mój PESEL, on się nie pyta o moje poglądy nawet. On się nie pyta, jak ja się czuję. Nieważne, czy ja będę na wózku inwalidzkim, czy ja będę świetnie chodził, on weźmie mnie za łeb i wyniesie mnie z mieszkania. Być może on mi złamie rękę po drodze. Być może to będzie bardzo nieprzyjemne spotkanie. On mnie złapie, przytuli mnie do swojego śmierdzącego ubrania i mnie wywlecze z tego płonącego mieszkania, bo to jest zadanie tego strażaka. Po co przed uratować moją pupę? On po to tutaj przyszedł. On nie przyszedł ze mną podyskutować. On nie przyszedł mi przedstawić jakichś nowych poglądów strażackich. Nie przyszedł mi przedstawić strażaka ojca. Nie! On nie przyszedł ze mną porozmawiać o nowym komendancie straży. On przyszedł mnie uratować. I teraz o co chodzi? Wizja Jezusa, która jest nam przedstawiona przez Kościół katolicki, na przykład, zresztą później powielona przez protestantów, bo ja to zaraz pokażę, ona przedstawia nam Jezusa źle. Bo to jest Jezusik. Bo to jest postać, i żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja jestem człowiekiem pełnej Ewangelii. Ja wiem, czym jest delikatny dotyk Boga. Ja wszystko to rozumiem. Ja wiem, czym jest miłujące serce Ojca.
Ja wiem, czym jest bliska przyjaźń z Bogiem, bo ja to przeżywam. Ja wiem, czym jest delikatny szept do mojego ducha. Ja wiem, ale ja przede wszystkim się muszę zwrócić do jakby korzenia zjawiska. Właśnie po co Jezus? Jezus przyszedł, żeby uratować. I dlatego On jest rewolucjonistą najpierw. Najpierw. Potem też jest kimś innym. Jest jeszcze dyplomatą, jest poetą, jest miłośnikiem, jest tym wszystkim. Tylko pytanie najpierw po co przyszedł? Po to, żeby zbawić. Zbawić. Bo jak wszystko by nam... Słuchajcie, wszystko nam można zabrać z Chrystusa. Ale jak się nam zabierze zbawienie, pójdziemy do piekła. To jest bardzo proste chyba. To prościej nie można. Jakby... bez względu na to, jaki by był, jakby był chamski, nieuprzejmy, jak Smith Wigglesworth na przykład, byłby nieuprzejmą postacią, ale by nas uratował od piekła, to znaczy, że dzieło zbawienia zostało dokonane. Prawda? Więc teraz ten obraz Jezusa właśnie, a on jest barankiem, no jest, czy jest? Jest, ale później. On później barankiem. On jest dzidziusiem miłym, no jest też dzidziusiem jakimś tam. On wszystkim tym jest, ale nie najpierw. Nie najpierw, nie najpierw. I to właśnie szokuje, bo on przede wszystkim jest ratownikiem ludzi. Po drugie, więc jako, jeszcze wrócę, ratownik ludzi, no to pokażmy go jako ratownika. Najpierw go pokażmy. Pokażmy go też jako baranka, ale pokażmy go jako ratownika. Pokażmy go przy piersi tej matki, ale pokażmy go, jak on jest dorosły, bo on jako dorosły nas zbawił. Dobrze, pokażmy najpierw tą prawdę. Bądźmy ludźmi priorytetu. Najpierw te priorytety ustawmy, prawda? I idąc dalej, w ogóle, jeżeli mamy go przeżywać, tak? To musimy go najpierw przeżywać jako Zbawiciela. Ja go przeżywam jako Zbawiciela. Jako ratownika. Ja mam oparcie w tym ratowniku, w Zbawicielu. Tak. I obraz teraz, który jest jakby propagowany, on winien być najpierw obrazem Zbawiciela. Mówi się dalej, okej, okay, no protestanci mówią, Jezus pokonał szatana. Ja mówię, no jak? No pod jego stopami jest szatan. Ja mówię, to znaczy, że mu zdeptał ryj. Nie możesz tak mówić. Ale czemu? No, ty mówisz, że... On jest pod stopami Jezusa, że Jezus stoi mu na twarzy. Mhm. Prawda? Mhm. Że on tam jest. Mówię, jak to wygląda? Jak to wygląda w praktyce? On leży, a ten stoi. Prawda? No, ja dam taki obraz. Ja dam ten obraz. Prawda? I ten obraz będzie szykanowany. Twoja wypowiedź, protestancie, że Jezus zwyciężył szatana, nie będzie szykanowany. Obraz, który dam ja, parafrazujący to zjawisko, prawda? A w sposób taki, jak to jest rzeczywiście, będzie szykanowany. Jeżeli dajemy informację w necie, na przykład Jezus mówi precz szatanie, jest to akceptowane. Jezus stoi w szacie, szatan jest takim jakimś tam w ogóle gadem z tymi rogami i on mówi precz szatanie, on tam się wije i spada ze skały i to jest obraz na przykład. Takie obrazy są, prawda? Jak damy obraz w internecie, że Jezus z Uzi strzela i mówi dziwko, jestem blisko, będzie źle. Powiedziane, jak możesz, to jest aroganckie, to jest chamskie, to jest prowokacja. To nie jest prowokacja. To jest pierwotyp komunikacyjny. Pierwotyp. To jest pierwsze. I teraz ludzie w świecie muszą w Jezusie zobaczyć najpierw ratownika. To musi być postać silna. To musi być postać zdecydowana, to musi być postać agresywna wobec problemu. I teraz jako ruch przebudzeniowy mamy w obowiązku wychodzić z nowym jakby projektem Jezusa. Ponieważ ludzie żyją dzisiaj jakby w pewnej historii obrazkowej. Ludzie w ogóle w tym żyją. I jakby żaden problem postawić na stole sobie o baranka wielkanocnego, prawda? Baranek wielkanocny na tej górce z tą rzeżuchą. I to jest ładne, prawda? Ale jeżeli byśmy jednocześnie postawili tam taką makietę, prawda? Że jest kupa demonów pozabijanych i Jezus stojący na tym, proszę Ciebie, z jakimś tam karabinem czy mieczem. I to by też miało stać na stole wielkanocnym, to by to wzbudzało niesmak. Czemu? No przyzwyczailiśmy się do tego innego obrazu. Tak. Ten inny obraz, ale to jest obraz drugoplanowy. On jest prawdziwy. Ja nie mówię, że nie. Ja też mam różne zdjęcia. Mam różne zdjęcia.
Są zdjęcia, które są pierwszoplanowe, są zdjęcia, które są drugoplanowe. Czasami Sara potrafiła mi zrobić takie zdjęcie, gdzie wyglądałem, no, jakbym, nie wiem, jakbym był naćpany po prostu, nie? A ja po prostu już albo się zachowywałem jak kretyn. No też się zachowuję jak kretyn czasami, ja coś tam wydziwiam, robią mi zdjęcie, prawda? No to, ale to jest drugi plan, powiedzmy, tego mojego zdjęcia. Przede wszystkim jestem taki. Jestem zdecydowany, konkretny, jasny, klarowny. I moim zdaniem, jakby to jest wielki problem, że został taki, a nie inny wizerunek Jezusa dany. Bo ludzie nie widzą w tym oparcia. Ludzie widzą w tym baśni. Ludzie widzą w tym miękkość. Nie widzą strażaka, który wynosi z pożaru. To jest po prostu to, do czego doprowadziły tego typu historie, zarówno w obrazach, jak i też w opisach. Nie? Tak. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian mówi o tym, żeby jakby brać autorytet nad wszystkim, co się podnosi przeciwko poznawaniu Boga i przeciwko różnym obrazom, alternatywnym obrazom i wszelkim myślom. I to jest bardzo ciekawe. Ja bardzo lubię ten cytat, dlatego że to mi daje do myślenia, że jest szereg rzeczy, które mogą, dlatego on o tym pisze, które mogą się podnosić przeciwko poznawaniu Boga, czyli co? Przeciwko temu, jaki Bóg jest prawdziwy. Może być bardzo wiele różnych wyobrażonych rzeczy, które chcą się wynosić na taki sam pułap i dlatego mamy tą religię, która może różne elementy religii mogą się wynosić ponad poznawanie Boga. Właśnie te takie obrazy takiego magicznego, iluzyjnego Jezusa albo obrazy właśnie takiej owieczki tylko. Tak. Albo czegoś takiego, że no właśnie, że nie widać tego Jezusa, tego rewolucyjnego Jezusa. Że właśnie jest ten Duch Święty ze swoim planem, którego w ogóle nikt tak dokładnie nie rozumie, ale ten plan gdzieś tam się porusza w niebie gdzieś. Coś tym ludziom trzeba podać, Basiu, wiesz, jak tak. Nie ma realnego w ogóle zwycięstwa w życiu ludzi wierzących, to coś trzeba dać w zamian, nie? Jak nie ma tego realnego w ogóle Jezusa i autentycznego w ogóle chodzenia z Nim i zwycięstwa, to coś trzeba w ogóle podać, bo to w ogóle Kościół wykrzywia obraz Jezusa. Tak. To tak. Absolutnie nie jest tak, że to tam w ogóle świat nie zna Jezusa. Nie, świat nie zna Jezusa, tak. Świat to w ogóle przygląda się na to, co dzisiaj Kościół w ogóle prezentuje, no i reaguje jak reaguje, tak? To w ogóle Kościół jest odpowiedzialny w ogóle za to, jakiego tego Jezusa w ogóle prezentujemy. A żeby prezentować Go prawidłowego i żeby pokazywać różne Jego oblicza, tak jak Artur powiedział, od ratownika po w ogóle miłującego w ogóle Ojca, to trzeba w ogóle zrobić przede wszystkim tą pierwszą rewolucję w sobie. Amen. Tak. Bo to w ogóle, no Jezus rewolucjonista, tak? Jeśli chrześcijaninie nie zmieniasz swojego sposobu myślenia, no to On też chce być rewolucjonistą do twojego w ogóle sposobu myślenia, no w ogóle chce przyjść i zrewolucjonizować w ogóle twój sposób w ogóle na przykład myślenia, nie? To na nas jest naprawdę bardzo duża odpowiedzialność, tak? Z jednej strony w ogóle głosimy Ewangelię, no ale jeśli mamy, powiedzmy, w kościele przywódcę, który jest wylękniony i tak naprawdę w ogóle jest w jakimś takim systemie notorycznie wewnętrznych w ogóle zaburzeń, no to nic więcej też w tym kościele nie pokaże, tak? Uczymy ludzi, w ogóle przyprowadzamy do hierarchicznego w ogóle systemu, tak? Czyli w ogóle pokazujemy, no ja tutaj stoję i czy chcesz, czy nie chcesz, kiedy mówisz o sobie, że jesteś przywódcą, to czy chcesz, czy nie, to w ogóle mówisz to całym sobą, bierz ze mnie przykład. I w ogóle w taki też sposób w ogóle pokazujemy, że no taki jest Bóg. Czyli ci ludzie w kościele, jakiego tam Boga będą potem poznawać? No takiego, jakiego ty, powiedzmy, prezentujesz, nie? Tak. Bardzo duża w ogóle jest odpowiedzialność, nie? Tak. Już tak kończąc, chciałam jeszcze poruszyć ten temat, że w sumie przypomniało mi się 10 przykazań, tak? Że pierwsze przykazanie, nie będziesz sobie robił fałszywego obrazu Boga. I ja po prostu tak myśląc o tym, że faktycznie, jeżeli się położy prawdziwy fundament prawdziwego obrazu Boga versus jeżeli się położy fałszywy fundament, to ten fundament, tak jak ty mówiłeś, że inne duchy będą po prostu na to wszystko wchodzić i jakby człowiek będzie chodził na jakichś innych drogach, takich właśnie właśnie jakichś drogach, które nie można, one do niczego nie prowadzą i jakby dlatego całe życie można krążyć, można chodzić do kościoła, a realnie można nie mieć praktycznego w ogóle ani relacji z Bogiem, takiej realnej, praktycznej, codziennej, że się pomodlisz o coś i się zmienia rzeczywistość, takiej relacji, o takiej relacji mówimy, że się o kogoś pomodlisz i ktoś jest uzdrowiony.
albo zostaje uwolniony, albo w ogóle masz pokój w domu codziennie, że nie spinasz się, czy zapuka COVID, czy nie zapuka do twojego domu. Natomiast właśnie ja widzę, że takim, chciałam, żebyście się już tak na sam koniec na to odpowiedzieli, ale ja widzę, że właśnie jest bardzo dużo tego enigmatycznego Jezusa. Właśnie ten plan, który jest jakiś enigmatyczny, wielka tajemnica wiary, wielki tajemniczy plan Boga dla Polski, czy właśnie Bóg ma plan dla ciebie, i to jest bardzo enigmatyczny obraz Boga, który, i tak prawdę mówiąc, świat na to wszystko patrzy i w ogóle nie jest zainteresowany tym Bogiem. Bo może być na Facebooku, to po co mu jeszcze taki iluzyjny obraz Boga? Ja również się spotkałam z czymś takim, że ludzie ze świata postrzegają Boga jako taką podporę dla nieudaczników. Dla ludzi, którzy sobie nie radzą w życiu, na przykład alkoholików. Tak. Może dla więźniów. Tak. ale że ten Bóg nie jest w ogóle atrakcyjny dla ludzi, którzy są... No bo tak jak jest prezentowany, to jest nieatrakcyjny, wiesz. Tak, nie? No jest nieatrakcyjny, ten baranek. Ludzie w świecie mają taki apetyt na życie, tak. W ogóle żyją w sobie fajnym w ogóle życiem i nagle w ogóle przychodzi jakiś, wiesz, sfrustrowany w ogóle chrześcijanin, tak, i w ogóle stoi i mówi, no nawróć się do Jezusa, ale w imię czego? Dlaczego? Tak. I co? I przyjdę do tego Boga i w ogóle będę takim nieudacznikiem życiowym, na przykład jak ty, wiesz? Tak, nie reprezentuję tej pełni, nie jestem drzewem, że te wszystkie ptaki chcą się tam zlecieć i chcą tam zamieszkać, bo my jako Kościół, jako ruch reprezentujemy, czy taki obraz ludzi pełni życia, prawda? Zwycięstwa, tak. Jezusa Chrystusa. My mamy, słuchajcie, utrudniony temat, bo kiedy apostołowie szli i głosili Chrystusa, to byli tylko oni. Jak szedł apostoł i on mówił o Chrystusie gdzieś, to ludzie nie mieli innego jakby odpowiednika chrześcijanina. Oni nie mogli powiedzieć o kimś, albo ty mówisz nam o tym Bogu, co nam mówili tamci, a tamci żyją nie tak jak trzeba. Bo tam nie było nikogo. I jakby natomiast dzisiaj utrudniona sytuacja jest, ponieważ właśnie to, o czym mówimy, że głosisz tego Chrystusa, a tak jak Gretka mówi, a ludzie mówią, ale dlaczego ja mam go mieć, będę jak co, jak wy? Ale wy, w rozumieniu wy, to znaczy szeroko pojęty, patologiczny Kościół. Prawda? Stąd ja uważam, że pierwsze zadanie przebudzenia, nasze zadanie i też ludzi, którzy rzeczywiście interesuje ich przebudzenie, to jest dawanie wzorca. To jest pokazywanie swoim życiem, jaki jest Chrystus, bo my musimy jakby zacząć tworzyć przeciwwagę. To, co my robimy, to tworzymy przeciwwagę, nową kulturę. Pokazujemy ludziom, że jest inne chrześcijaństwo. Inne. I teraz, kiedy my głosimy potem człowiekowi, to my głosimy mu prostą Ewangelię i mówimy, ktoś mi powie, a to co, to jak będę? Ja mówię, będziesz miał jak ja. A ja jestem w stanie przed każdym człowiekiem ustać i zaprezentować pewną pełnię. Prawda? Ja mu nie zaprezentuję pełni tylko pod tym względem, że jestem tam zdrowy, że jestem silny i tak dalej, ale ja mu zaprezentuję pewne cechy, które będą dla niego ujmujące. Będą ujmujące te cechy, prawda? Ja powiem, o, to będziesz jak ja, prawda? Jeśli tego Chrystusa przyjmiesz. Więc uważam, że to jest za mało tylko, żebyśmy mogli stworzyć taki plan odbudowy poprzez inną formę głoszeń i wpływu. I natomiast my musimy tworzyć kulturę, nową kulturę, pokazywać, że Chrystus jest inny. Inny. Ja w ogóle apeluję do wszystkich ludzi przebudzenia, aby pokazywali, że innego Chrystusa, innego, nie takiego Chrystusa, który właśnie został podany w ogóle w tych enigmatycznych planach, dziwacznych, niewyrażalnych do końca przestrzeniach, będącego daleko, będącego w jakichś elementach, prawda, sakramentów, będącego gdzieś za zasłoną, czy będącego jakby którąś tam osobą, do której się trzeba dotrzeć przez jakąś grupę pośredników, nie? Chrystusa silnego, odważnego, Chrystusa kładącego życie, Chrystusa szlachetnego, Chrystusa, który jest Zbawicielem. Bądźcie Zbawicielami. Bądźcie Zbawicielami. Zbawicielami. Pomóc się dziś, powiedz, Boże, ja chcę być Zbawicielem. Po prostu. Chcę być Zbawicielem.
To też nie jest ten Bóg, który krzywdzi, tak? Bo w ogóle Jezus został skrzywdzony w ogóle, żebyśmy my już nie musieli być krzywdzeni. A też w ogóle są ludzie, którzy tak naprawdę, często jak ja z ludźmi rozmawiam, to przejawiają się też takie informacje, no wiesz, ja nie do końca tak mogę się tam zagłębić w tą relację w ogóle z Bogiem, bo wiesz, no, a jak usłyszę coś, czego nie chcę usłyszeć, ja mówię, ale daj jakiś przykład. No wiesz, bo wiesz, zagłębię się w tą relację i nagle usłyszę, że mam tam w ogóle na jakąś misję w ogóle pojechać, ja mówię, a skąd właśnie, i skąd ta informacja, że Bóg cię pośle gdzieś, gdzie nie chcesz być posłany. I to jest ten właśnie taki Bóg pokazywany, z jednej strony ma plan, miej z nim relację, ale w konsekwencji, no wiesz, ale jak coś usłyszysz i on cię gdzieś tam chce posłać, a ty nie chcesz, wiecie, to ta cała taka schizma, nie? Taki ten w konsekwencji nieobliczalny Bóg. Ha, tak. W ogóle on w konsekwencji tego zbliżenia z nim w ogóle no, może mi zrobić jakoś w ogóle no kuku mi zrobi. No, spotkam się gdzieś z nim w ogóle w tej komorze i on mi kuku w ogóle zrobi. To Bóg w ogóle, o którym my mówimy, Jezus, to nie jest Bóg, który robi kuku. W ogóle on cię zbawił, chce mieć z tobą w ogóle bliską relację, w ogóle masz wyzdrowieć, zjednoczyć się z nim, w ogóle i iść i żyć tak, jak chcesz. Amen. I tego chrześcijanie się w ogóle boją. Ale co to znaczy? A jak ja chcę ćpać? No ale ja jestem narodzona na nowo i nie chcę ćpać. Ja mam zupełnie inne pragnienia. To w ogóle jest jakaś taka patologia. No a ja chcę palić. A ja nie chcę palić. A ja chcę w ogóle żyć świętym życiem, szerzyć królestwo, głosić Ewangelię, tak? I czynić uczniami ludzi. Amen. Przyprowadzać ludzi do tego miejsca, w którym jestem ja i w ogóle powielać się w ogóle dalej w ludziach. Chcę jeszcze zaapelować do tych, którzy prowadzicie kościoły, ale prowadzicie kościoły, powiedzmy, konferencyjne i tak dalej. Nie zrobicie uczniów z publiczności. Amen. W ogóle publiczność absolutnie nie poniesie w ogóle waszego poselstwa. Jeśli jesteś w ogóle ewangelistą, to bądź tym ewangelistą i sprawuj w ogóle swój urząd najlepiej jak potrafisz, ale publiczność nie poniesie twojego poselstwa, ponieważ Jezus powiedział, że mamy czynić uczniami, więc kogo szukamy? Szukamy uczniów. Więc apelujemy też dzisiaj do was, jeśli docieramy do waszych serc i chcecie być w ogóle uczniami, to my zapraszamy was do bliskiej w ogóle relacji przede wszystkim z nami. Amen. I to właśnie z Bogiem też, z nami w ogóle, bo Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen. 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 Super.